Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj takie szybkie kryptoinfo na temat, właściwie porozmawiamy tylko na temat Elona Muska. Na start patrzcie, jaką mamy korektę. No może dobra, nie jest to duża korekta, już trochę odbiliśmy, ale cały rynek prawie runął, zadrżał po dzisiejszym wpisie Elona Muska. Bitcoin 50 tysięcy dolarów kosztował, Ethereum spadło poniżej 4000. No cały rynek, powiedzmy, krwawi. Najmocniej oczywiście krwawią te wszystkie shitcoiny typu Shiba Inu, Dogecoin. No ale to, jak już wiecie, znacie moje podejście do tego, do tych krypto. No ogólnie po prostu widzicie, że cały rynek jest na korekcie. Minus 10-15% to każda kryptowaluta praktycznie spadła. No i odnosi się do wpisu Elona Muska. Na jego oficjalnym Twitterze został dodany taki post, takie zdjęcie, że Tesla generalnie ma sprzeczkę z Bitcoinem. Chodzi o to, że Bitcoina, żeby kopać, no to trzeba używać kart graficznych i to trochę zanieczyszcza środowisko. No to jest mimo wszystko fakt, tak? Ja już o tym wam kiedyś mówiłem, to jest fakt, że jednak te karty graficzne używają prądu przecież. No i Tesla przestanie sprzedawać swoje samochody za bitcoiny, nie będzie już akceptować bitcoinów, bo niedawno był taki news, taki strasznie byczy, można powiedzieć. Rynek wtedy dużo poszedł na plus, że Tesla zacznie akceptować bitcoina. No Tesla teraz się już nie akceptuje bitcoina. Oczywiście tutaj Elon Musk powiedział, że Tesla nie sprzedaje swoich bitcoinów, Tesla będzie je dalej trzymać. Ale właśnie nie będzie już po prostu ich używać. Wstrzymuje płatności Bitcoin przez zużycie energii, ale jednocześnie nadal chce trzymać Bitcoina w swoich rezerwach. No i Tesla się będzie rozglądała za inną kryptowalutą, która zużywa mniej niż 1% energii transakcji. No i powiem wam, że to jest bardzo ciekawe. Co z tego będzie? Myślę, że ja bym się tam o Bitcoina nie bał. O, tutaj Trading by nam dodało tweet i patrzcie, jaka korekta. Ja bym się jego tak o Bitcoina nie bał w dłuższym terminie. Myślę, że on sobie i tak poradzi. Ale może to być dobra jakby dla nas opcja, żeby dobrze zarobić znowu. No i są kryptowaluty, które powiedzmy nie zużywają tej energii. Do takich kryptowalut zaliczamy Lunę, Solanę, Nano oraz Chia, o której już wam dość dużo mówiłem. Z moich faworytów, no to w sensie ja bardzo lubię generalnie kryptowalutę Lunę oraz Solanę. To są moje takie dwie ulubione praktycznie teraz kryptowaluty. Czy one mają szansę być z Elonem Muskiem tutaj się połączyć, jakby wątpię. Myślę, że Elon Musk mimo wszystko coś innego. No nie wiem, ciężko mi to powiedzieć. W pewien sposób najbardziej bym stawiał na Chia, bo jest to jakby najnowszy projekt, najbardziej taki sexy dla użytkowników, sexy, no wydobywa się go przy pomocy dysków, ale z drugiej strony kupowanie tych dysków to też nie jest ekologiczne, też zużywa to prądu, więc w sumie nie wiem, coś wątpię, że ta czyja, w sensie no ona mi bardzo pasuje do stylu Elona Muska, z tym, że ona jest od razu ekologiczna, sama nazwa czyja jest jakby taka, nawiązuje do ekologii, ale ciężko mi w to uwierzyć, żeby Elon Musk jednak się zgodził na tą kryptowalutę, no bo mówię, farmienie na tych dyskach jest jednak, no nie jest ono, jest to trochę nieekologiczne w porównaniu do kryptowalut Proof of Stake, które są po prostu wykuwane w blockchainie. No i do takich kryptowalut właśnie zaliczamy między innymi, bo jeszcze Trona mamy na przykład, ale mamy Nano, Sol i Lunę. Co z tego będzie, nie wiem. Nie umiem tego teraz przeanalizować, która kryptowaluta. Ja na pewno siedzę mocno w Lunie oraz Solanie. Swoje Nano sprzedałem. Już wam mówiłem kiedyś o tym, jak tanio przesyłać kryptowaluty. To właśnie mówiłem na temat Nano. Było chyba tak, było mniej więcej po 3 dolary. Ja swoje sprzedawałem po 10 już, to co wtedy mniej więcej kupowałem. Więc ja się od Nano wycofałem, więc je tutaj mogę usunąć. Chia tak samo mówię, może raczej nie. No i zostaje ta Solana i Luna, nie wiem co z tego będzie. No tu jeszcze jest parę kryptowalut, tutaj pisali mu komentarze, na przykład Atom też jest, można powiedzieć, nieemisyjny. Jest tak samo dobrą kryptowalutą, więc jest to ciekawe. No powiem wam, cała sprawa jest dość dziwna, no ale tak jak mówiłem, najbardziej znowu, patrzcie, dominacja Bitcoina prawie poniżej 40%, to teraz to zauważyłem, jest to ciekawe. Spójrzcie na to, że Ethereum jest teraz praktycznie dwa razy jakby słabszy niż Bitcoin, jest już to
prawie równo, tak? Tutaj niewiele zostało, mniej niż 1% różnicy jest pod tym, żeby było prawie równo. W sensie 2 do 1, o. 1 do 2 właściwie. No, jest to dziwne, co się wydarzyło. Właśnie Dogecoin 43 centy, Dogecoin mocno oberwał i te wszystkie gówno coiny. Shiba Inu na przykład. Z Shibą Inu jest to też to związane, że założyciel Ethereum postanowił sprzedać te wszystkie swoje shitcoiny i wysłał pieniądze na cele charytatywne. No ale sam fakt, te kryptowaluty jednak mocno, mocno straci. Jest to taki krótki odcinek informacyjny, krótki pewnie już z parę minut już mam. Chodziło tylko, żeby was poinformować, czemu dzisiaj rynek spadł. To by było na tyle w tym odcinku. Cześć i do następnego.